ciebie orange mocha frappuccino. Tylko z karmelem. To nie jest orange, to jest karmel. Ja tylko powiedziałam, tylko karmel, nie orange. Siedzimy sobie na kawie, bo jedziemy gdzie? Do Gdyni. Nie. Nie? Słuchajcie, jedziemy do Sopotu. Do Sopotu, do Gdańska. Masz mleko pod nosem. Wiem. Tym on po kawie stanie wystrzał skrobokofeinowy. Dobrze, odezwiemy się z pociągu. Chyba, że będziemy w strefie ciszy, ale chyba nie. A chyba tam nie ma strefy ciszy. Dzień dobry, mam na imię Tymonser. Dzisiaj w pociągu robię sobie relację na Instagrama mojego z piosenką Don't Stop Me Now. Piękna to nasza Polska. Jak widać, to jest The Last of Us po prostu. Plan jest zdjęciowy. Jest to The Last of Us. Zanim jeszcze grzyb tak mniej więcej zaatakował. Znaczy, właśnie takie zagrzybione dosyć. Znaczy nie, bardziej tak jakby grzyb powoli wrastał się. Tylko powinny być jeszcze partikle oraz grzyby takie a la Stranger Things. Okej. Okay. Kanapka jej upadła. Prawda, upadła mi, a ja nie wiem. Nie wiem, czy to mądry pomysł. Ja nie mam wyjścia, bo to moja jedyna kanapka. Pierwszy raz w życiu zjadłam coś, co mi upadło. Bardzo mnie to stresuje. Ale wiecie, co mam? Zawsze. Obowiązkowo. Słyszałam, że są jakieś nowe dary, ale tam jest karmel i... To coś dla mnie. I nougat, czyli takie jak Mars. Mars. Coś takiego, tak, i mleczna czekolada. Bardzo nie dla mnie. Otwieraj, bo się posikam. Karta. Wchodzimy. Najważniejsze, że jest lustro. Weź swój bagaż. No dobra, teraz gdzie jest ten widok na morze, się pytam. Nic tu nie widzę. Gdzie on jest? Dobra, jest. Dobra, nie oszukali nas jednak. Całe szczęście. Mamy biurko. Całe szczęście, że mamy biurko. Możemy pracować, Tymon. Cały weekend przewiduję, że będziemy siedzieć i patrzeć na częściowy widok na morze i pracować przy biurku. Drodzy Państwo, pokażę Wam dzisiaj sztuczkę. Ja, Tojtek. Proszę zamknąć mnie. Dziękuję. Uważaj na palce, Tojtek. Tada. Hello, Clarice. Czy to już? A, to już koniec, tak? Tylko o to chodziło. Tylko o to chodziło. Skurek jesteś. Dzień dobry. To ja. O, patrzcie, pojawiam się ja i robi się żółto. Właśnie, nie byłem tutaj w tej łazience. No nie, bo to ja tutaj byłam. Telefon, telefon! Ja już oznaczyłam łazienkę. Tak, spotkamy się jutro. Świetnie. Nie, 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 nie. Siedzisz tutaj na toalecie i możesz od razu informację... Mhm. Ale wanna. Przesyłać światu. Ten kot to w sumie już taki biedny, biedny. On jest taki gruby, tak. To jest typowy kot z Ohio. On już jest tak duży, że nie może się ruszyć z tego drzewa. Tak, on w ogóle. To jest Kittler trochę, tak trochę. Siema, mam na imię Mark Bezos. Chciałam wam przedstawić wszystko, co tutaj kupiłem. Karuzela. Jedyne kosztowało mnie 500 tysięcy złotych. Świetny zakup. Wielki hotel. Dokładnie tylko też 500 tysięcy złotych. Chodź. Nawet mniej. Masz dzisiaj urodziny? Dokładnie. Które? 15. Makaron. Chciałbyś makaron z okazji swoich 15 urodzin? Ja na każdą urodzinę chciałbym mieć ten tort, który robiłaś kiedyś. Tacie. Albo to, albo ten tort z burgeru. Tak by było. Pięknie. No, creepy in the hallway. Gdzie idziemy? Na basen. Okej. Okay. Czy to jest jakiś bokserski bieg? Nie, to po prostu typical Ohio dance. Dobra, więc zbieramy się na basen, moi drodzy. Ja nie wiem, czy ściągnę z siebie w ogóle szlafrok, ale
Najpierw posiedzę sobie. Idź pływać. Spływaj. Co robisz? Komponuję design herbaty. Czy to jest herbata zimowa? Tak. Herbata, no, tyle goździków. Herbata zimowa by Sheraton. Więcej, panie, więcej. Jeszcze nie. Tutaj ciasteczko nam dali. A po co wziąłeś to ciasteczko? Co chcesz z nim zrobić? Przyznaj się. Było tutaj ciasteczko po prostu. I co będziesz z nim robił? Do kawy sobie dodam. Do kawy jutro. Sobie dodasz jutro? Jak no. Ci się znalazł kawosz? Smakosz kawy. Nagle, bo się okazało, że są syropy smakowe w kawach. I kawa stała się pyszna. No ja, znaczy nie pyszna, tylko po prostu smakuje dobrze. Tylko kojarzy mi się z czekoladą. Nie bo wiem. Bo piłeś z syropem czekoladowym kawę. Jeszcze trzeba dać miętę. Dam sobie to, tak? W ten sposób trochę sobie oblałem tutaj. To prawda, tu herbata jest. Możesz tutaj dodać wszystkie rzeczy i zrobić drugą zimową herbatę z boku. A teraz czekamy. 2 godziny. 2 hours later. Ja tam słyszę jalapeno. Jalapeno. Bamboleiro. Ale muszę być jalapeno, też dobrze. Tymon. To jest to... Dzisiaj może być wyjątkowo cicho tutaj w hotelu, ale znaleźliśmy niesamowite odkrycie. Po nic kupowałaś i tą kanapkę. Znalazłam ten już darmowy. Co się jest? Club sandwich. Zostaw to. Co to jest? To jest moje śniadanie, bo jadłem jajecznicę pierwszy raz od nie pamiętam kiedy. Bułkę z serem i polędwicą sopocką. Jak się czujesz? Niesamowicie. I zjadłam jeszcze croissanta z demurami. A babeczka? Babeczka. Babeczka. Ale bardzo dobre jedzenie. Babeczka. Jest to dobre jedzenie w hotelu. Spoko. Jakaś ocena? Czy ta ocena ma dotyczyć dzisiejszego śniadania, czy wczorajszej kolacji? Masz oba. Moje frytki. Carpaccio i carpaccio. I twoją frytkę zjadłam. Była pyszna twoja frytka. Twoja frytka 10 na 10. Moje carpaccio też było bardzo dobre. Też mogę dać 10 na 10. Ja powiem, że... I moje śniadanie też spoko. Ja powiem, że ten Chicken Club Sandwich mi bardzo smakował dawno temu, solidne 9 na 10. Nie musieliśmy się uprzeć z hotelu nawet. Właśnie, a ja sobie zrobiłem coś w stylu takiego tosa, tylko że z szynką, jajkiem i serem. Było spoko. Jeszcze było caprese obok, sok jabłkowy, a teraz mi naleśnika robi. Czekamy i idziemy na spacer. Z kawą. Z kawą, tak. Tymon został kawoszem od tego wyjazdu. Stałem kawoszem. To jest twarz kawosza. Bez kawy, jeszcze nie pił kawy ten kawusz. Nic nie wziął, nie sok wypiłeś, tak? Dam sobie wiśniowy dżem i Nutella, bo lubię wiśnie, a Nutella jest spoko. Tak, jest zdrowa przede wszystkim, prawda? Bardzo. Mhm. Zawiera dużo wspaniałych składników odżywczych, takich jak cukier i tłuszcz. I ten, i olej palmowy. No, mówię tłuszcz. Dobra, muszę mieć molo, bo jesteśmy w Sopocie, więc oto jest molo i już spełnione zadanie. Orange mocha frappuccino. Nieprawda, bo karmel. Znaczy tam była. Tymon wziął sobie z lodem kawę, bo jest taka pogoda bardzo letnia. Potrzebuje orzeźwienia. Tak, a ta kawa jest dobra. Ja mam normalną kawę, normalny człowiek, który wie, że zimą należy pić ciepłe rzeczy. Słuchajcie, ja chcę kupić sobie wisiorek z bursztynem. To jest moja misja na dzisiaj. Idziemy teraz na spacer. Mam na sobie 2 czapki, kaptury też 2 i 2 szaliki. Nieźle, nie? Słuchajcie, pierwszy raz widzę te drzewa, kiedy nie są zielone. Zawsze je widzę zielone i one są przepiękne. W sensie, jak są zielone, są piękne. Ale w tej wersji też mi się strasznie podobają. Pięknie one wyglądają. Jest w ogóle bardzo dużo ludzi, słuchajcie. Czy chcesz iść na molo? Czy masz to w pupie? W zatku? Tam jest molo, słuchajcie. Nie, możemy pójść do molo, jeśli chcesz. Na molo. Na molo. Ja co idziesz po prostu wzdłuż, wchodzisz w morze, nie? To o, tyle. Wchodzimy do morza? Tak. Idź, biegnij. Biegnij, synku, biegnij. Tak, to może... Dzisiaj, no czekaj, poczekaj. Dzisiaj jest w ogóle bardzo spokojne morze w porównaniu do tego, co było wczoraj.
i nie ma wiatru, a ja się ubrałam 10 razy cieplej niż wczoraj. Mam na sobie wełnianą z merino bieliznę termoochronną, która jest najcieplejszą bielizną termoochronną, jaką kiedykolwiek miałam. I tych 50 tysięcy innych warstw, o których wam mówiłam, w tym taką ekstremalnie ciepłą bluzę, moją ulubioną. Gdybym chodziła bardzo długo, to świetnie się ubrałam, natomiast w tej chwili jest mi bardzo ciepło. Nie żebym narzekała. O, tam łabędzie są, idziemy? Może nas pogonią. Ale ja się nie pisałam na gołębie. Fuj. Idźcie sobie. Bardzo dużo ptaków. Margaj, to jest coś dla ciebie. Jaki koszmar. Patrzcie, jakie wielkie łabędzie tam są. Wiecie, jak robi łabędź? Okej. Okay. Jak? Chyba nie. Nie. Zaraz mi obstra jakiś ptak. O Boże, to wygląda w ogóle jak z mojego koszmaru, że wychodzą i idą na mnie, a potem atakują mnie mewy. Dobra, ja stąd idę. Wyśmiały mnie. Patrz, to gang łabędzi, to gang łabędzi, to już gang łabędzi. Tu chyba są poszukiwania bursztynu. Zobaczcie w ogóle, co to jest. To jest mnóstwo takich muszelek i jakiegoś innego syfu. No i cała moja miłość do morza, słuchajcie, kończy się w tym momencie, a właściwie do ludzi nad morzem. No, bo takich obrazków jest tutaj mnóstwo, niestety. No. Tamten dym ładnie z komina wygląda, nie? Taki, wdychaj to świeże powietrze, ty mam, po które tu przyjechaliśmy. Wdychaj je. Bardzo dużo ludzi jest nad morzem, słuchajcie. W szoku jestem. Tu wam pozuję do zdjęcia, patrzcie. Ja idę, Patymont, cześć! Uciekam mu. Właśnie jakby płakał. Uciekaj! Nie da się biegać w tych ubraniach, bo mi jest gorąco. No mnie za chwilę czeka masaż, a Tymon idzie sobie na basen. Masz tam się grzecznie zachowywać na tym basenie? Mama, ty już to któryś raz powiedziałaś. Będę ci to mówiła cały czas. O, ten pan się rozbiera. Czy on wchodził do wody? Tak, on jest w ręczniku. Tam jest pan w ręczniku samym i on chyba morsował, wiecie? A tam jest zimno. Alfred Hitchcock ptaki, słuchajcie. O Boże, jak one się wzbiją wszystkie, to mnie obsrają. I tam też pani odważnie do wody. Tam też kolejny pan wchodzi do wody. Odważnie biorąc pod uwagę raz, że zimno, dwa, jaki tu jest syf niebywały. No mocne, powiem tak, mocne. Odważnie. To jest lodowisko. Zapraszam państwo na świeże ryby i grzanie. Chodź. Grzańcu. Idziemy po pierdoły, no. Ja chcę bursztynek, bursztynek. Bursztynek, bursztynek. Znalazłam go na plaży. Słoneczna kropelka. Kropelka złotych marzeń. Tymon zamówił włochatą Teresę, tak? Jak się tak nazywało? To prawdopodobnie przez te kiwi. Tak, przez te kiwi. Ma nieogolone nóżki. Nie, ja nie jestem stópkarzem, bo kreślę jeszcze. Dobrze to wiedzieć. Nie, dziękuję bardzo. Dobra, Tymon ma tajemnicę ukrytą w ramkach, więc ty pokaż, co tam jest. Czym jest salami? Szynka. Szynka ukryta w ramkach pizzy? Pokaż. Uwaga, no nieźle. No nieźle. Ja mam bułeczki bak. I to jest śniadanie dla Tymona. On to zamówi na pewno. No, panie. Śniadanie. Czekam na śniadanko. Czekasz na śniadanie? Tak, czekam. Co na zamówiłeś? Ja bajdla. Ta wzięła tego kaszubskiego. Ta wzięła tego kaszubskiego? To jak się nazywało? To jest coś śmiesznego. To jest z porówkami. Z czym? To jest z porówkami. Sam jesteś porówka. I jeszcze wzięłam sobie gorącą czekoladę. Ja ci ją wypiję. No i co? Kurde, dobre. Naprawdę, smakuje. Tak? Bo jak czekolada. Bo jest to czekolada. Co? Tutaj kryje, nie wiem czy mnie widać, nie widać mnie. Nie, ja teraz się zobaczę. Zasłoniłaś całą kamerą. Nie, ale jesteś ekstremalna. Ja chcę całą kamerę dla siebie. Nie no, czuć mleko, dobra. No ale tak mniej niż czekolada. Dobra, i ty mam znany kawosz. A ona jest bez syropu żadnego smakowego, ty mam. To jest po prostu kawa. No tak mi się tutaj sama pianka.
nie musiałbym. Spoko, tylko. No, spoko jest. Ile mi tego zielonego nasypali? Ojej, nie. To wspaniale, moim zdaniem. To jest już pąka pyszna. Gdzie ja mogę wiedzieć coś? Co mi tutaj najbardziej śniadania smakują. Wyjątkowo sprawnie udało nam się wsiąść do pociągu. Myślę, że teraz już możemy podróżować, bo już robimy to na 10 na 10. Mhm. Nie? Tak. Szybko, sprawnie. I smacznie. W ogóle się spakowałam, także jestem z siebie dumna. Już wracamy z Sopotu. To prawda nie jest Sopot. Ale prawie. Jakby cały z Sopotu. I za chwilę spotkamy się z tatą. Nie chcę wracać do Sopotu. Do Sopotu. A podobało ci się? No, podobało mi się nawet. Mi się nie chce wracać. Podobało ci się nawet? Tak, podobało mi się. Te dni. Dobrze. No to jedziemy. Siedzimy dokładnie na tych samych miejscach, co w tamtą stronę, w tym samym wagonie.